Czy można zgrzeszyć niechcianą myślą? Nie można, bo jak coś jest niechciane, no to my to nie dopuszczamy do swojej woli. Więc mówimy, to nie jest moje. Co innego, jakbyśmy to polubili, zaczęli z tym dialogować, no to wtedy tak, zgadzamy się na to i włączamy w nasz sposób myślenia. Dlaczego chrześcijanie nie obchodzą tych samych świąt, co Jezus? Dlatego, że Jezus był Żydem, a my jesteśmy chrześcijanami, czyli poszliśmy o krok dalej w tej zażyłości z Panem Bogiem. Jezus na początku był na tym poziomie i właśnie z Niego wyprowadził tę większą bliskość, więc po co mamy robić o krok w tył, jeśli najlepiej nasza relacja wyraża się właśnie poprzez święta katolickie, poprzez zmartwychwstanie, poprzez Jego narodzenie, zesłanie Ducha Świętego i po kolei te wszystkie tajemnice, które rozważamy w chrześcijaństwie. Dlaczego tylko raz można wziąć ślub kościelny? Dlatego, że poprzez ślub jednorazowy Kościół ochrania nas, żebyśmy czuli się bezpiecznie, że jest to ta jedna osoba, której chcemy powierzyć największą intymność. Bo gdybyśmy zgodzili się na drugi ślub, to byśmy musieli zgodzić się na trzeci, czwarty, piąty, czy tak naprawdę na ślub z każdym. Więc co by znaczyły wtedy słowa ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci? Czyli daje tobie coś wyjątkowego? Nie, po prostu byłoby to tylko kwestia formalna, tak jak w wypadku ślubu cywilnego, że to były tylko papiery na wspólne zamieszkanie, a to jest coś więcej, to jest powierzenie siebie i wzięcie pewnej odpowiedzialności, tym bardziej, że wiemy, że każdy rozwód powoduje cierpienie i dzieci, i całej rodziny, więc zgadzając się na kolejnym, to ktoś przyklaskiwał to, że możecie po prostu ranić innych. Nie? Więc to jest zabezpieczenie tylko i wyłącznie. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad sensem wiary. Chciałabym nie bać się o niej rozmawiać, ale jak, skoro sama nie rozumiem podstaw? Dlaczego te wszystkie wydarzenia musiały się stać? Śmierć Pana Jezusa i tak dalej. Czy Bóg, przepraszam za sformułowanie, jest takim egoistą, że potrzebował ofiary z człowieka, bo nie wystarczały mu dary wcześniej składane? Mówi się, że Bóg pojednał świat ze sobą, ale jak to rozumieć? Przecież w Starym Testamencie są opisywane sytuacje, gdzie człowiek próbował jednać się z Bogiem i dlaczego to nie wystarczało? Skoro Jezus jest Synem Boga, który jak wierzymy jest największą miłością, spisał Jezusa od razu na wielką mękę. I tak wiem, że Jezus mógł wybrać, ale już przy stworzeniu obiecywał Zbawcę, czyli kiedyś to się musiało wydarzyć. A teraz nieco mniej ateistycznie. Jeżeli chodząc do spowiedzi obiecuję poprawę, ale nic mi z tego nie wychodzi, dosłownie nic, wracam do domu i jeszcze tego samego dnia robię to samo, to o co w tym chodzi? Odpowiadając na pierwszą część pytania, które zresztą jest bardzo filozoficzne, ciężko jest wytłumaczyć, dlaczego jest tak, jak jest. Pan Bóg tak zadecydował, stwierdził, że ta forma będzie najlepsza, więc nie tyle pytajmy, dlaczego tak jest, tylko wyciągnijmy wnioski, co z tego wynika. A wynikają bardzo ciekawe rzeczy, że Bóg daje siebie całkowicie, nie tylko poprzez materię, no bo on jako stwórca mógłby po prostu wytworzyć rzeczy jakiekolwiek i by to było za pstryknięciem palca, ale on chciał poświęcić coś, co będzie dla niego trudne, czyli dał część siebie. Bo Syna, który jest w ramach Trójcy Przynajświętszej, więc Trójca dzieli się sobą i zgadza się na własne cierpienie, pokazując, ja idę na całość. Chcę się dać po prostu w sposób nieporównywalnie większy, niż było to w Starym Testamencie. I dlatego to przybrało postać śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Więc nie tylko samo cierpienie, ale cierpienie Boga jest tutaj istotne. Cierpienie Syna Bożego. A odpowiadając na drugą część pytania, To wszystko ma sens, te ciągłe powstawanie, bo my nie tyle mamy być doskonali, ile mamy pokazywać Panu Bogu naszą miłość. Pięknie mówiła o tym Święta Tereska Dzieciątka Jezus, która stwierdzała, że ona i tak sama nic nie może zrobić, więc jedyne, co jest w jej dyspozycji, to robić pewną przyjemność Panu Bogu, starając się, podejmując kolejne próby, że to jest trochę jak z takim ojcem, który obserwuje dziecko, że widzi, że to dziecko chce wziąć, podnieść nóżkę i wejść na kolejny stopień, ale i tak nie może, ale obserwując te wszystkie działania i próby, to i tak pomaga temu dziecku i dzięki temu ojcowi ono zyskuje ten wyższy poziom. Więc my swoimi staraniami przywołujemy łaskę Pana Boga, bo mówimy, podejmę kolejną próbę, będę szukała nowych rozwiązań, bo kocham, bo staram się, bo jesteś dla mnie ważny. Czyli kwestia bardziej zaufania niż rozumienia tego, co się dzieje. Tak, panie zaufanie.
Jak ma wyglądać współżycie w małżeństwie, kiedy mężczyzna ma na przykład problem z potencją? Bo z biegiem lat takie rzeczy mogą się zdarzyć. Współżycie wtedy może nie być takie oczywiste i może nie przebiegać w naturalny sposób. Co wtedy tacy małżonkowie mają robić? Jak się zachować? Jak księża zapatrują się na tego typu problemy? Czy w ogóle padają takiego typu pytania? To pytanie trochę brzmi, jakby ono było skierowane od osoby nie do końca zainteresowanej tym tematem, tak dokładnie sądujące i mówiące, co by było gdyby, ale jeszcze się u ciebie to nie wydarzyło. Otóż wiedz, że ludzie znajdują na to odpowiedzi i sposoby, bo można miłość okazywać nie tylko poprzez pełne współżycie, ale są również inne sposoby okazywania czułości, które są przecież też i zaakceptowane w ramach rozumienia katolickiego wyrażenia miłości. I wtedy nawet jak mężczyzna ma potencję, to również może i kochać, i być odpowiedzialny za swoją rodzinę, za swoją żonę. Proszę o opinię w temacie sny prorocze, przeczucia déjà vu. Fakt czy iluzja? Ciężko jest tutaj... Na pograniczu nauki i wiary trochę. Tak, to jest trudny temat, dlatego że jest bardzo dużo nadinterpretacji, jeśli chodzi o sny i te różne wizje prorocze. Osobiście opieram wszystko o rację. Ja w ogóle nazywam siebie nawróconym racjonalistą, więc wszystko jest w układ przyczynowo-skutkowy wpisane. I wiem, że Pan Bóg jest, mam doświadczenie Jego osoby, ale opieram się bardzo mocno na tym, co racjonalne. I wydaje mi się, że bezpieczniejszym byłoby szukanie codziennych znaków, które będą Ciebie prowadzić do Pana Boga, które będą obiektywizowane przez osoby mądre, na przykład przez kierownika duchowego. A sny, no to jak odczytać pewną symbolikę? No to wszystko jest takie niepewne, takie rozmyte. Czyli w konkretnych przypadkach trzeba to rozpatrywać, raczej tak. Przy kierownictwie duchowym. Tak, przy kierownictwie duchowym, żeby nie dać się emocjom, bo bardzo łatwo jest wręcz oszaleć i mówić, że Pan Bóg na pewno tak przemawia, albo porównywać to z innymi objawieniami prywatnymi, nawet tymi potwierdzonymi przez Kościół, i doszukiwać się jakiejś analogii z własnym doświadczeniem. No jest to wątpliwe. To nie Bóg wymyślił sobie człowieka, tylko człowiek wymyślił sobie Boga. Pytanie, czy ksiądz to rozumie? Czyli czy ksiądz rozumie to zdanie, tak? O to chodzi pewnie. Tak? Chyba tak. W znaczeniu logicznym, tak? Nie wiem. Rozumiem, ale to nie zgadzam się. No właśnie, bo tak, to... Więc, ale się nie zgadzam. O rozumienie, uważam, czy o wyjaśnienie tu chodzi? No właśnie, bo to tak jakby ktoś powiedział pewnik i jakby to nie było pytanie. No Q&A zakłada, tak, zadajemy pytania, a my szukamy odpowiedzi. Czy ksiądz to rozumie? Tak. Ale można dopowiedzieć. Tak, rozumiem jak najbardziej, ale się nie zgadzam, ponieważ twierdzę, że człowiek nie wymyślił sobie Pana Boga, bo On przekracza nasze pragnienia. W ogóle my nigdy nie moglibyśmy stworzyć takiego Boga, jaki jest w chrześcijaństwie, bo kto by wymyślił Boga, który wciela się w innego człowieka? Jest trzech osobach. Tak, jest trzech osobach. Ile by trzeba wypić i się naćpać, żeby coś takiego wymyśleć? No to by było po prostu o wiele łatwiejsze by to było. To trochę jak stwierdzenie autentyczności Pisma Świętego czy Ewangelii nawet, że one są cztery różne i gdyby komuś zależało na tym, aby się to dobrze czytało, to by dokonali takiej redakcji, aby to wszystko ze sobą było spójne. Więc właśnie sprzeczności różne, które są, potwierdzają, że mamy autentyczny tekst. Bo tak to by było tak wyłagadzane to wszystko. I tak samo jest z filozofią i w ogóle z rozumieniem chrześcijańskim, że to by zupełnie w innym kierunku poszło. Bo nasze pragnienia nawet są trochę inne. My nie chcielibyśmy Boga sprawiedliwego. Nie? Chcielibyśmy Boga takiego właśnie, który jest dzisiaj coraz częściej tworzony, takiego nie tyle miłosiernego, ile takiego właśnie, który jest elastyczny i tak naprawdę na wszystko będzie się zgadzał, a potem mi tylko da pełną jedność z sobą wieczności. A tak nie jest. Są konkretne ramy, są pewne wymagania i takiego Boga się nie chce, bo on nie jest wygodny. Czyli to, co mówił święty Anselm, że skoro potrafimy sobie wymyśleć, w myślach przedstawić Boga jako kogoś doskonałego, to ktoś doskonały musi mieć w swoich cechach też istnienie. Bo tak to by absolutnie, jeżeli brakowałoby mu jakiejś cechy, nie byłby doskonały. W związku z tym, jeżeli jest w naszych myślach, to musi być też w rzeczywistości. To było, wiadomo, pomieszanie pewnych porządków, ale pewne myślenie tutaj takie logiczne można zastosować, że człowiek nie jest w stanie wymyśleć sobie Boga, który nie istnieje, tak. To przekracza jego możliwości intelektualne. Tak, to jest jedna rzecz, no i to musi być Bóg wieczny, który jest po prostu od początku. Tak, poza czasem. Więc my, którzy jesteśmy w ramach czasu,
No to my raczej byśmy chcieli nazwać kogoś, kto, tak sobie go wyobrazić, który gdzieś ma początek i ma koniec. Tak. Znowuż to się nam wymyka spod kontroli. Ale nie możemy mieć Boga niewiecznego, bo gdyby był wieczny, to ktoś by musiał go stworzyć. Mhm. A jeśli ktoś stworzył Boga, znaczy, że ten, który stworzył Boga, jest Bogiem, tak. Bo jest o niego silniejszy. Czyli tak jest tak. Bóg. Tak, czyli Bóg tak, i tak jest, istnieje. Dokładnie, tak. Więc powracając znowu do punktu wyjścia. Jak dobrze i roztropnie wybrać świadka na bierzmowanie, pomijając fakt, że on sam musi mieć ten sakrament? Świadek musi być świadkiem, czyli świadkiem życia. Czyli widzimy, że to samo słowo niesie w sobie już pewną czyli wartość. W jego życiu tak, musi być odpowiedź dokładnie, na wiarę. Na wiarę, że ono musi być praktyczne, że to nie jest tylko gołosłowie, długi język i opowiadanie, jaki to Pan Bóg jest, a nie widać tego w codzienności, tylko musi być on świadkiem, nawet w takim rozumieniu starożytnym, czyli martyr, czyli nawet poniekąd takim męczennikiem, takim, że potwierdza trudnymi decyzjami swoją wiarę. Że na przykład wszyscy mieszkają ze swoimi dziewczynami, tak mówię, wszyscy oczywiście jakiś tam procent, tak. Nawet duży, a on mówi, że nie, bo dla niego wiara jest ważna. Jeśli widzisz takiego człowieka, który jest w stanie sprzeciwić się pewnemu prądowi, jakby to powiedział Brown, głównemu ściekowi, to tak, znaczy, tak. Że jest on kimś wyróżniającym się i potem z taką osobą też fajnie utrzymać relacje, bo on nie ma być tylko osobą obecną na uroczystości, tylko ma być kimś, kto tobie pozwala coraz głębiej rozumieć ten sakrament, który przyjęłaś. Tak? O to chodzi. Odchodzi. A jeśli on nie ma tobie pomagać w tym sakramencie, to wybierz kogokolwiek, bo co to za różnica. Tak. Szczęść Boże, kiedy człowiek chce się oddać cały Bogu, to co się dzieje z jego majątkiem, jeżeli został mu powierzony w opiekę przez rodziców i się zobowiązał do pieczy nad nim, w tym wypadku gospodarki? Czy ma go poświęcić Bogu, jak mam to rozumieć? Czy oddać w dobre ręce? Wydaje mi się, że to jest zbyt szczegółowe pytanie i że tutaj by było zbyt dużo nadinterpretacji, i to trzeba by było więcej ilości szczegółów, aby się do tego ustosunkować, bo to też są różne sposoby poświęcenia się całkowicie Panu Bogu. Czy to będzie życie konsekrowane jako zakonnik, czy to będzie jako ksiądz diecezjalny, czy potem ukierunkować to na jakieś dobre dzieła, czy jednak komuś przekazać, bo jednak jest jakaś osoba, która by mogła być tym włodarzem tego. No, ciężko powiedzieć, to są takie zbyt szczegółowe rzeczy. Jest wiele wytycznych, które na to się składają. Na pewno nie ubóstwiałbym woli rodziców, że na pewno musimy robić tak, jak oni nam kazali, bo w ogóle dla mnie instytucja woli drugiego, ostatniej woli człowieka jest taka, jakaś taka dziwna. Że ktoś na przykład chciał na pewno, żeby w tamtym miejscu był pochowany. Tak. No co z tego, że chciał? Jeśli bardziej jest praktyczne pochowanie go w innym miejscu, to nie od tego zależy. Tak, albo on chciał, żeby był duży, ładny pomnik. Zamówimy, nie wiem, msze święte gregoriańskie będą sprawowane, będzie więcej pożytku duchowego. Nie będzie nas straszył po śmierci taki człowiek? No nie, zdecydowanie, raczej będzie z tego zadowolony, że jakoś jego dziwne zapatrywania zostały przekształcone w lepszą formę. Także ja nie jestem za tym, żeby ślepo iść za tym jakimiś wolami, bo to do niczego nie prowadzi. Mamy rozeznawać i czuć się też w tym wolni i być szczęśliwi też na wszystko. Należy do wspólnoty neokatechumenalnej. Przyjmuje ciało Chrystusa na siedząco, to go obrażam. Czy taniec żydowski po Eucharystii wokół ołtarza pańskiego to obraza Boga? Czy mam odejść z neokatechumenatu? Czy pozostać i pokutować w nim? Przyznawać się do ułomności naszej wspólnoty? Upokarzać się przed Bogiem, modlić się o nawrócenie? Czy formacja powinna być jawna, czy ukryta, ponieważ na drodze są stopnie, które wspólnie przechodzi się, jak na przykład pierwsze i drugie skrutinium, szema. Wtajemniczenie w modlitwę i tym podobne ponad 30 stopni. Czy papież jest świadomy postępowania drogi neokatechumenalnej? Wiem, że zezwolił na jej formację. Uczestniczyłem raz w Eucharystii, w wspólnocie neokatechumenalnej i raz w liturgii słowa, więc nie jestem kompetentny, żeby w szczególe się wypowiadać, bo... Chociaż trudno jest do nich tam się dostać, bo też mi się raz udało, tak? Ale musiałem mieć zaproszenie od członka wspólnoty neokatechumenalnej. Znaczy, znam kilka osób, nawet więcej niż kilka, które są w tej wspólnocie i daje to w ich życiu dobre owoce. Czyli po owocach ich poznacie. Tak, więc nie powiedziałbym, że to jest zła wspólnota. Wiem, jak wyglądało ich życie przed byciem w wspólnocie.
i na pewno progres był bardzo, bardzo duży, więc jest wiele tam dobra. Na pewno, żeby czuć się bezpieczniejszym, trzeba znaleźć tę wspólnotę, która jest dobrze prowadzona, czyli gdzie są mądrzy i z rozeznaniem liderzy. To wiadomo, oni też nadają cechy, że nie nastąpi jakaś eskalacja, jakiś dziwactw. Bo pewnie i takie wspólnoty się znajdują, które potem gdzieś się rozpadają. Właśnie były osoby, które były no, niedojrzałymi gdzieś i pasterzami, i prowadzącymi te wspólnoty. Ale ogólnie samo przejście na neokatechumenat, który funkcjonuje w tak wielu krajach, który ma tyle seminariów Redemptoris Mater, no, pokazuje, że jednak to rozwija duchowość. Tym bardziej, że no nie wszystko jest dla wszystkich i też ta duchowość neokatechumenalna, z tego co wiem, została przez Kiko wymyślona dla ludzi, którzy powracają do kościoła. Że to nie jest dla trochę tych, taki przedsionek kościoła. Dokładnie, więc to nie jest docelowe, że to ma ich potem zbliżyć do życia. Jeśli będzie tylko powodowało, że oni się zamkną we własnym sosie, no to jest pierwszy problem, a drugi, jeśli oni będą myśleli, że to jest cały obraz kościoła, bo to nie jest cały obraz. To jest dla tych, którzy byli poza, którzy w standardowym kościele, tak to nazwijmy, nie odnaleźli siebie i poprzez neokatechumenat mają do niego wrócić i poprzez przejście na drogi, aby wznowić swoje chrześcijaństwo. Już mają tyle treści, aby potem już w tym standardowym się chrześcijaństwie odnaleźć. I gdy jest taki proces, to tak. Oczywiście jest zagrożenie jakiegoś tam ala sekciarstwa takiego, nie? Żeby było właśnie to zbyt bardzo zamknięte, ale wydaje mi się, że to jest mały procent. Przynajmniej ja nie słyszę, aby jakieś takie rzeczy się działy nagminnie. Ogólnie słyszę bardzo dobre świadectwa i jak z nimi rozmawiam tak indywidualnie, a jak mówiłem, bardzo racjonalnie podchodzę do swojej wiary, to nigdzie mi się lampka jakaś tak nie zapaliła. Bardziej widzę właśnie taki radykalizm bardzo mocny w tym, no, który potem jak się przetrawi w miarę czasu, to może wydać fajne owoce. Także no, wydaje mi się, że warto być. No jeśli to jest ten smak, który jest nam potrzebny. Jeżeli w małżeństwie jedna ze stron jest chora przewlekle i są przeciwwskazania, by zajść w ciążę, bo na przykład lekarz stanowczo odradził, czy można wtedy używać antykoncepcji innej niż naturalna? Tak, naturalna to nie jest antykoncepcja, nie? To już od razu wyjaśniając, nie? To tak. Nie jest anty. W swoim Q&A niedawno miałem też pytanie, dlaczego katolicy nie mogą korzystać z antykoncepcji, na przykład z prezerwatywy, a mogą korzystać z kalendarzyka, jeśli cel jest taki sam, czyli niezapłodnienie. Nie, właśnie, ale to ta różnica między sztucznymi a naturalnymi, że naturalne, czyli wpisane w naturę, to jest obserwacja tego, co Pan Bóg chce dla nas, czyli korzystamy z tego, co On wpisał w naszą naturę, a co innego branie czegoś sztucznego. No ale odnośnie w ogóle antykoncepcji, powiem tak, nie dam ostatecznej odpowiedzi dla wszystkich ludzi z internetu, ponieważ to doprowadziłoby do otwarcia zbyt szeroko furtki, która by była, no, wpuściła wiele osób, którzy po prostu bawią się seksem. Więc nie dam ostatecznej odpowiedzi, ale można się skierować do kierownika duchowego i indywidualnie z nim na ten temat powiedzieć. Więc niby nie odpowiedziałem na to pytanie, ale wyciągnijcie wnioski, nie powiedziałem kategorycznie nie. Tak? Więc odsyłam do księży, którzy was spowiadają. Jeśli będzie mądry spowiednik, rozważny i słucha się w twoją historię, to może tobie w tym temacie pomóc. Amen.